sojusznika Stanisława Brytalskiego, dowódcy baterii artylerii. Słuchaj, Staszek, od obu nas przede wszystkim zależy skuteczność obrony. Ogień twojej baterii i wytrwałość załóg schronu będą decydować. Siły, jakie mamy, sam wiesz. Przyrzekam. Albo zatrzymamy Niemców, albo zostaniemy tu na zawsze. Jestem gotów. Nadjechali dwa ciągi i samochód pancerny z nacierającą piechotą. I wtedy most wyleciał w powietrze z tymi dwoma ciągami i samochodem pancernym i nacierającą piechotą niemiecką. Niedzielny poranek nadszedł dla obrońców Góry Stękowej dramatyczny epilog. Mam przekazać, że jeśli polski dowódca nie poda tych schronów, to wszyscy jeńcy wzięci do niewoli na tym odcinku zostaną natychmiast rozstrzelani. To wbrew konwencji greckiej i zwyczajom wojennym. Zostaw. Proszę o pół godziny czasu do namysłu. Zostawcie w schronie broń i oporządzenie. Wychodźcie. Zrobiliście więcej niż należało. Dziękuję wam. Dziękuję. 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 Zakończyła się heroiczna walka kapitana Raginisa i jego podkomendnych. 720 polskich żołnierzy wykazało się bezprzykładnym męstwem przez 3 dni, powstrzymując natarcie 19 Korpusu Pancernego i opóźniając go w marszu na Brześć. Iluż innych żołnierzy zawdzięcza im życie. Trwali mimo miażdżącej przewagi wroga, osamotnienia i wyczerpania, walcząc z przeciwnikiem i własną słabością. Wierny przysiędze dowódca nie chciał pogodzić się z kapitulacją. Rozerwał się granatem. Napis na pomniku w Wiźnie głosi: przechodniu, powiedz ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek. Uczynili jednak coś więcej, niż wymagał od nich żołnierski obowiązek. Po przełamaniu obrony odcinka Wizna 19 Korpus Pancerny miał już otwartą drogę w głąb Polski, w kierunku Brześcia nad Łubiem. Dopiero wtedy okazało się, jak fatalna w skutkach była decyzja wycofania spod Wizny 3 Batalionu 71 Pułku Piechoty, a następnie całej jednostki stwierdzał Sowiec. Nocą z 10 na 11 września zapadła decyzja zawrócenia z marszu 1 Batalionu 135 Pułku Piechoty i udzielenia pomocy Raginisowi. Było już jednak za późno. Schrony na Górze Stękowej milczały.
Nie są znane dokładne straty obu stron w walkach pod Wizną. Niemcy, skłonni do zaniżania strat własnych, podają liczbę kilkudziesięciu zabitych i rannych. Jednakże według relacji miejscowej ludności ekshumacje poległych żołnierzy trwały aż do grudnia 1939 roku. I to pomimo bliskości Prus wschodnich. Wehrmacht stracił na pewno kilkanaście czołgów i pojazdów pancernych. Z 720 żołnierzy i oficerów kapitana Raginisa ponad 130 udało się wycofać z pola bitwy. Przeszło 40 dostało się do niewoli. Reszta na zawsze pozostała nad Narwią i Biebrzą. Nie dane było kapitanowi Władysławowi Raginisowi zaznać spokoju także po śmierci. Niemcy spalili jego ciało i ciało porucznika Brykalskiego. Po dwóch dniach pozwolono miejscowym pochować ich tuż obok schronu na Górze Strębeckiej. Po 27 września tereny te zajęli Sowieci. Zirytowani kwiatami, które miejscowa ludność składała na mogile, kazali ciała wykopać i przenieść tu, na skraj drogi do Białegostoku. Jak dotąd bohaterowie Wizny nie doczekali się godnego pogrzebu. Doczekali się jednak uhonorowania przez obcych. Szwedzki zespół Sabaton skomponował balladę o bohaterskiej obronie Wizny. W internecie młodzi ludzie tworzą coraz to nowe wersje jej teledysków. Zespół z zagranicy. Cóż za ironia losu. Zagrożona będą skrzydła. Kurpiki i Gielczyn. To jest nasz pas obrony. Bardzo rozległy. Nasze skrony powstrzymają ataki wroga, jeśli tylko się pojawi. Zostaniemy dodatkowo wzmocnieni batalionem piechoty. Jest susza.
Rzeka nie jest już szkoda. Sąsiadów brak. Wygląda na to, że jesteśmy zdani na własne siły. Proszę o natychmiastowe obsadzenie przydzielonych stanowisk, rozmieszczenie broni maszynowej, sprawdzenie systemu ognia, a następnie zameldowanie mi telefonicznie o wykonaniu rozkazu. Moje stanowisko, schron obserwacyjno-bojowy Góra Strękowa. Proszę wykonać. Tak jest. Już pod wieczór 5 września pozycje pod Wizną zostały ostrzelane ogniem artylerii z rejonu Jedwabnego. Następnego dnia cały odcinek pierwszej i drugiej linii obrony został pokryty tysiącami pocisków. Nadleciały pierwsze samoloty nieprzyjaciela. Ziemia stała się szara jak popiół.